Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Fabryka słów przedstawia Felix Kres Grombelarska legenda. Księga pierwsza Serce gór czyta Wojciech Żołądkowicz. Produkcja audioteka. Jej dostojność NRM Verena Pierwsza namiestniczka Najwyższego Sędziego Trybunału Imperialnego w Grombie. Wasza dostojność. Najpierw proszę o przebaczenie, iż nie stawiam się przed Waszą dostojnością osobiście, uczynię to tak szybko jak tylko będzie możliwe. Teraz jednak złożony dolegliwościami właściwymi wiekowi podeszłemu, w żaden sposób nie mogę ruszyć do Waszej dostojności. Albowiem naraziłbym jej oczy na widok naprawdę nader przykry. Nie skarżę się, przeciwnie, bo tylko usprawiedliwiam. Wiem, jak ważny jest dla waszej dostojności czas, śpieszę więc przekazać owoce zleconej mi pracy, licząc, że sama moja osoba nie jest tu najważniejsza. Wasza dostojność zgodnie z odebranym rozkazem nie szczędziłem trudu i wysiłku, by zebrać jak najwięcej pożądanych przez nią wiadomości, dotyczących życia wiadomej osoby. Niech mi będzie wolno nieskromnie zapewnić, że w ciągu zaledwie dwóch lat po tyle wasza dostojność przydzieliła mi czasu. Nikt nie zdołałby dowiedzieć się więcej. A przecież moim obowiązkiem było jeszcze staranne spisanie wszystkich zebranych historii. Ogromną większość tego czasu pochłonęły liczne podróże, szczególnie podróż do dartanu, choć nie ukrywam, iż ta część zadania była dla mnie najprzyjemniejsza. Ciężkie góry, wasza dostojność to przyzna, nie są miejscem, które można by jakkolwiek przyrównać do dartańskiej złotej Rolajny. Lecz nie mogę czuć się pokrzywdzony i nie śmiałbym narzekać, albowiem dla skromnego kronikarza zlecone przez cesarską córkę zadanie samo jest już dostatecznym wyróżnieniem, a nie sposób przecież zapomnieć także o jej wielkiej hojności. Pozostaje mi teraz już tylko prosić Waszą dostojność o przebaczenie, że posyłam tak krótki list. Lecz nie ważyłbym się rozciągać go na wiele stronic, wiedząc, jak cenny jest czas pierwszej namiestniczki sędziego. Setki zapisanych kart, które położy przed waszą dostojnością, mój posłaniec, dostarczą zapewne dość zajęcia jej oczom. Na sam koniec pozwalam sobie dodać staranne i rzetelne wyliczenie wszystkich kosztów, których nie pokryła wypłacona mi przez skarbnika waszej dostojności zaliczka. Z nadzieją, że wasza dostojność nie zapomni o mej skromnej osobie, gdyby jeszcze kiedyś zechciała zlecić podobną do tej pracę, kreślę się z największym szacunkiem, dziękując za niezwykłe wyróżnienie. C. Zerizes, kronikarz Prawo sępów Czyn wojownika Rozdział pierwszy Izby oficerów garnizonu znajdowały się na piętrze. Wiodły do nich strome, wiecznie pogrążone w mroku schody. Nadsetnik sforsował je i pokonał krótki korytarz. Wnętrze budynku mocno przywodziło na myśl armektański zajazd z pokojami gościnnymi. Od pewnego czasu setnicy i podsetnicy Legii grombelarskiej w Badorze żyli sobie dosyć wygodnie. Każdy miał ciasną, ale własną izdebkę, wielka rzadkość w innych garnizonach. Nie znalazłszy właściwe drzwi, komendant otworzył je bez żadnej zapowiedzi. Oślepiło go wciąż mocne, pomimo wieczoru, światło dzienne wpadające przez szeroko otwarte okno. Półnaga dziewczyna, wsparta rękami o framuga, obejrzała się przez ramię, mając chyba na języku jakieś ostre słówko. Zamiast tego odwróciła się i wyprostowała z nieudawanym szacunkiem z szacunkiem prawie goła. Przez długą chwilę patrzył nic nie mówiąc, nie potrafił postępować z kimś takim, niepotrzebnie wchodził na górę. Należało posłać dyżurnego legionistę, ba lecz kiedy właśnie chciał wejść. Miał zamiar rozporządzić wolnym czasem podkomendnej i chciał pokazać, że nie jest to rutynowy obyczaj, ale w wojsku nie było miejsca na takiej grzeczności, zresztą choćby i nawet. Poirytowany uświadomił sobie z całą jasnością, że sytuacja jest niezręczna i krępująca tylko dla niego. Ta tutaj armektańska łuczniczka po prostu czekała na rozkazy. Chyba nawet nie wiedziała, a na pewno nie pamiętała, że jest rozebrana. Przyjdziesz do mnie zaraz, ubrana, podkreślił z naciskiem, rozzłoszczony nie na żarty, bo wina była tylko i wyłącznie po jego stronie. Po służbie we własnej kwaterze miała prawo chodzić w stroju najzupełniej dowolnym. Dość mam w widoku tych waszych gołych cycków. To jest wojsko, miejski garnizon w Badorze, w Grombelardzie. W Grąbelardzie! Grom Czy dotarło to do ciebie, armek tanko? Odwrócił się, wyszedł i hałasując buciorami zbiegł po schodach. Nie zdążyła nawet potwierdzić przyjęcia rozkazu. Wykrzywiła się ze złością, tupnęła i pokazała pustym drzwiom język. Była równie wściekła jak komendant Argen. Tak. To była prawda, niestety znalazła się w Grombelardzie. Armektańska swoboda nie pasowała do tego wstrętnego, ponurego kraju, zresztą nie pasowała do żadnej prowincji imperium. Czasem silono się na nią w Dartanie, lecz kaprysy dartańskich magnatów także pasowały do gór Grombelardu niczym pięść do nosa. Dzicz. To była zwykła dzicz. W armekcie oficer po służbie chętnie pił piwo lub wino w towarzystwie prostych żołnierzy i potrafił jakoś zachować autorytet. Tutaj rzecz zupełnie nie do pomyślenia. Miała stale paradować w mundurowej tunice, sypiać w strasznej nocnej koszuli, a jakże dostała z przydziału, a może i udawać, że nigdy nie chodzi za potrzebą, bo to pewnie oficerom nie wypada. Nie myślała, że będzie tak ciężko. Przysłano ją na czele dziesięciu łuczniczek, by szkoliły grąbelardczyków w posługiwaniu się łukiem. Była to broń rzadko tutaj używana i niepopularna nie wiadomo kto wymyśliłby posłać same dziewczyny. Dość, że był to pomysł chory. Eh, głupi. Wydumano zapewne, że kobiety prawie całkiem nieobecne w legii grombelarskiej zawstydzą miejscowych wojaków i skłonią do zaciekłej rywalizacji. I faktycznie dwie już zaczęły tyć. Komendant jeszcze o tym nie wiedział. Szczytna misja armektańskich łuczniczek miała się zakończyć blamarzem i kompletną kompromitacją. Nadsetnik Argen od początku nie tajił obaw. — Przysłano mi was tutaj do pomocy, ale czuję, że będę miał kłopot — powiedział na powitanie. I dodał jeszcze — Pilnuj się, podsetniczko, i pilnuj swoich podkomendnych. Znam Armekt. To zupełnie inny kraj niż Grombelard. I miał rację. Ale jednak nie myślała, że będzie aż tak ciężko. Siedząc na łóżku, nerwowo obgryzała paznokcie. Nagle przypomniała sobie rozkaz komendanta i zerwała się na równe nogi. — Przyjdź zaraz — powiedział. — U Argena zaraz oznaczało zaraz mundurową spódnicę miała na szczęście na sobie koszula leżała na łóżku ale przeszywanica gdzieś się zapodziała znalazła tylko kolczugę i wciągnęła ją wprost na koszulę oficerska tunika wisiała na kołku wbitym w ścianę i pośpieszne nieostrożne szarpnięcie zrobiło w niej sporą dziurę buty były na miejscu pas z mieczem dopinała już na schodach klamra stawiała opór Żołnierze na dziedzińcu chyba nie zauważali obrzydliwej mrzawki, za to z wielką ciekawością spoglądali na biegnącą podsetniczkę. — Zapewne powinna kroczyć z godnością i dostojnie. Wpadła do budynku komendantury i wycelowała palec w wartownika. — Melduj mnie u komendanta, już! Zatrzymała się w sali odpraw. Żołnierz zniknął za drzwiami sąsiedniej izby i natychmiast wrócił. Chwilę później znalazła się w izbie Argena. Tkwił przy oknie z rękami założonymi za plecy. Musiał widzieć jej szarze przez dziedziniec. Nie melduj, powiedział odwracając się ku niej. Popatrzył badawczo i pojęła, że jak zawsze tak i teraz żaden szczegół mu nie umknie. Oczekiwała surowej reprymendy, lecz nadsetnik westchnął tylko i powiedział nadspodziewanie troskliwie, zupełnie niesłużbowo, na wszystkie moce świata córeczko po czym dodał wciąż z tą samą troską bez przeszywanicy a w tunice dziura spódnica wymięta i brudna buty o zakład niesmarowana od miesiąca jesteś pośmiewiskiem i fatalnym przykładem dla żołnierzy kareniro zrobię wszystko by przerwać twoją wojskową karierę bo ubliża mi że oboje jesteśmy oficerami Pośle raport do twojego komendanta w Rinie. Jakieś ciemne siły zdecydowały, że ją zniszczą, oto bowiem źle dopięta klamra pasa puściła. Miecz o mały włos byłby upadł na podłogę, przytrzymała go w ostatniej chwili. Argen nawet nie zareagował, tak jakby gubienie rynsztunku przez jego oficerów było czymś normalnym. Patrzył tylko, jakby oczekiwał, że zaraz odpadnie jej ręka lub odepnie się noga. Koniec szkoleń powiedział nie będzie już strzelania z łuku, odsyłam was. Mam dla ciebie ostatni nie powiedział rozkaz. Mam jeszcze jedną prośbę. Jestem w kłopocie i chciałbym, żebyś mi pomogła. Tak, panie powiedziała cicho, nawet nie kryjąc rozpaczy. No to siadaj. Na stole leżały jakieś zapisane stronice i wielki dziennik garnizonu odsunął wszystko na bok. Usiedli po obu stronach blatu. Jesteś kiepskim oficerem Kareniro, ale dość porządną i niegłupią dziewczyną, rzekł i zrozumiała, że rozmowa będzie miała charakter zupełnie nieoficjalny. Chcę powiedzieć, że czuję się winny, bo mogłem zrobić z ciebie żołnierza, ale niezbyt próbowałem. Od samego początku założyłem, że twoja emisja tutaj skończy się... spełznie na niczym. No dobrze. Mam dla ciebie zadanie, które jest chyba za trudne dla niektórych moich oficerów, a przynajmniej dla tych, których mam pod ręką, więc pomyślałem o tobie. Wytrzeszczyła oczy. Otrzymałem list od mędrca Szerni. Ciągnął, udając, że nie widzi jej miny. Od Dorlana Przyjętego. Było to imię człowieka, o którym słyszano wszędzie. Jej zdumienie przerodziło się w osłupienie. Komendant Argen otrzymywał listy od największego mędrca świata, od najpotężniejszego ze wszystkich ludzi, kiedykolwiek przyjętych przez szerń. Z jakichś przyczyn Dorlan przyjęty nie może pojawić się w badorze. Nie wiem dlaczego. To jego sprawa nie powinno obchodzić ani ciebie, ani mnie. Wyświadcza mi wielką przysługę, wyjaśniając powody, dla których sępy upodobały sobie ostatnio te rejony gór. Skrzywił się nieznacznie, wspomniawszy o skrzydlatych rozumnych. Przez kilka najbliższych dni będzie bawił w okolicach krzywych skał. To dwa dni, drogi, stąd. Zresztą dostaniesz przewodnika. Tam nic nie ma. Nie wiem, dlaczego mędrze czerni, ale to też nas nie obchodzi. Mam sporo wątpliwości i pytań do Dorlana. Doręczysz mu list ode mnie. Wziął ze stołu zapieczętowane pismo i uniósł znacząco. Pochodzisz z dobrego domu, znasz trochę historię szereru, o ile wiem, mówisz trochę po dartańsku, czy tak, wyliczał. Przez rok służyłam w dartańskim garnizonie, właściwie na pograniczu, pamiętam. Znam przebieg twojej służby. Takie więc są powody, dla których wolę posłać do Dorlana Ciebie niż niedźwiedzia znającego tylko regulaminy i potrafiącego wymachiwać mieczem. A najważniejsze, że niewiele wiesz o ciężkich górach i sępach, wątpię, żeby dorlan przyjęty miał czas i ochotę bawić się w pisaninę. Odpowiedzi na moje pytania przekażę zapewne ustnie, a ty je zapamiętasz i powtórzysz mi słowo w słowo. Moi oficerowie od dawna mają wyrobioną opinię o tych wszystkich sprawach, więc gdy pośle takiego, to zapamięta wyłącznie te rzeczy, które sam uzna za ważne, bo tak działa ludzki rozum. Liczę, że ty zapamiętasz wszystko bez wyjątku i powtórzysz mi wiernie, a ja sam ocenię, co jest ważne. Weźmiesz pięciu legionistów jako eskortę. W górach spokój, ale chcę, żebyś była bezpieczna. Ta misja, chociaż nie ma wojskowego charakteru, jest dla mnie bardzo ważna. Ponadto jako przewodnika i do pomocy dostaniesz dziesiętnika barga z Zdaje się, że mimo wszystko dość dobrze wam się współpracowało. — Tak, ja bardzo... — zająknęła się. — Bardzo go lubię — dokończyła niegłośno, bo nie miało to przecież znaczenia. — Tak myślałem. To wszystko. — Tu masz pismo. Wymarsz jutro po porannym apelu. Zerwała się z miejsca. Tak, panie, ja dziękuję. Była już przy drzwiach, gdy powiedział wywiąż się. Zrozumiała, że dano jej szansę. Że nadsetnik z jakichś powodów nie chce pisać raportu doriny. Bardzo starannie i ostrożnie zamknęła za sobą drzwi. Rozdział drugi. L.S.I. ogromny, bury kocur z rodzaju gadba, wojownik, którego imię głośne było w całym Grombelardzie, przyjaciel i zastępca Basergora Kragdoba, króla gór i górskich rozbójników, leniwym truchtem pochłaniał mile. Miał do spełnienia bardzo ważną misję, tak ważną, że nie mógł jej powierzyć żadnemu ze swoich podkomendnych. Musiał odszukać kryjówki trzech dużych miejscowych oddziałów, ocenić ich siłę i sposób, w jaki były dowodzone. Zakończona jakiś czas temu wojskowa obława w znaczący sposób zmieniła układ sił w okolicach Badoru. Erbit chciał wiedzieć, kto tu teraz rządzi. Od jakiegoś czasu docierały do niego rozmaite pogłoski i plotki. Wbrew powszechnemu mniemaniu dzikie górskie bandy, tłukące się po grąbelarskich wertepach, ujęte były w karby dyscypliny. Od niepamiętnych czasów zawsze istniał silniejszy od innych wódz rozbójników, którego przynajmniej nominalnie wszystkie grupy uznawały za przywódcę. Lecz przywództwo to sprawowane było z niejednakową siłą. Ustna tradycja przekazywała imiona kilku zbójeckich hersztów, którzy rządzili w ciężkich górach żelazną ręką, lecz stu innych na zawsze przepadło w mrokach niepamięci. Jednak teraz od kilku lat ciężkimi górami władał człowiek używający przydomka kragdob, co znaczyło pan albo król. Niemal każdy z zbójecki przywódca sięgał po to miano. Prawie żaden nie potrafił zmusić podkomendnych, by powszechnie tego miana używali. Lecz tym razem nosił je człowiek, będący legendą już za życia. Nikt nigdy nie rządził górami tak zdecydowanie. Nikt wcześniej nie cieszył się tak powszechnym uznaniem i szacunkiem. Rbit pojawił się pod Badorem, by sprawdzić, czy władza jego przyjaciela nie doznała żadnego uszczerbku. Zdarzało się czasem, że jakaś grupa zbytnio urosła w siłę. Bywało, że dowódca takiej grupy zaczynał snuć dalekosiężne plany. Drobna plamka zawieszona tuż pod niskimi chmurami, nie zwróciłaby zapewne niczyjej uwagi w żadnym kraju świata. Ale tutaj w sercu ciężkich gór ptaki były rzadkością, szczególnie wielkie ptaki. Erbit przypadł do ziemi i znieruchomiał. Bure futro bardzo nieznacznie odcinało się barwą od okolicznych skał, zaś dość szeroki i długi, niezbyt wypchany worek przymocowany do grzbietu, stapiał się z nimi jeszcze bardziej. Erbit zobaczył Sępa. Rozumny skrzydłak nie mógł mu poważnie zagrozić. Sępy prawie nigdy nie atakowały wędrowców, obojętne czworonożnych czy dwunożnych lecz dla tych drugich stanowiły śmiertelne zagrożenie, bo potrafiły się bronić. Dziwny kaprys szerni sprawił, że żaden człowiek nie potrafił się oprzeć mocy sępiego spojrzenia i głosu. Z kotem rzecz wyglądała inaczej. Koci rozum, będący chyba nieudanym dziełem pasm, nie pojmował istoty sił rządzących światem. Nie czując szerni, koty wręcz ostentacyjnie okazywały jej swą niechęć żaden kot nigdy nie został przyjęty przez pasma było to niemożliwe, ale owa dziwna ułomność, niemożność zrozumienia spraw niekonkretnych, dawała czworonożnym, rozumnym swoistą niezależność i odporność. Na armektańskiej północnej granicy, gdzie szerń graniczyła z inną, zawieszoną nad światem potęgą, alerem, ludzie trafiający pod obce niebo tracili panowanie nad sobą. Poczucie bycia nie na swoim miejscu było tak dojmujące, że najdzielniejsi wojownicy upadali na duchu. Koty niczego podobnego nie czuły. Tutaj zaś, w dżdżystej prowincji, nazywanej czasem krajem chmur, nie mogła im zagrozić siła sem pichoczu. Do walki z kotem ścierwożerny skrzydłak miał tylko swoje szpony i dziób. A gdy na ziemi czekał wielki belarcki gadba, taki oręż mógł nie wystarczyć. Arbit nie miał pewności, czy sęp zdążył go dostrzec. Ukrył się nie z obawy przed spotkaniem przeciwnie, miał nadzieję, że ptaszysko opadnie na ziemię, może gdzieś niedaleko. Z napuszonym ogonem i zjeżonym na grzbiecie futrem, tuląc uszy, gotów był odłożyć na później wszystkie swoje sprawy. Mógł przez cały dzień, a może dwa lub trzy dni, kręcić się po okolicy i czatować, byle tylko pochwycić pazurami opierzone paskudztwo. Nienawidził sępów z całej siły. Jak każdy kot. Bez powodu. Wielki ptak, pomimo niezwykłej bystrości oczu, chyba nie zauważył rozpłaszczonego na ziemi wroga, bo spokojnie zataczał wielkie kręgi, zapewne wypatrywał żeru. W ciężkich górach zwierzyny było bardzo niewiele, a więc brakowało i padliny. Rybit nigdy nie zastanawiał się nad tym, w jak skrajnym niedostatku żyją nieliczne sępie plemiona, obywające się bez wszystkiego, co potrzebne nie tylko człowiekowi, ale nawet kotu. Skrzydlaci rozumni w setkach praw zaklinający odkryte prawdy o szerni żyli jak ich zwierzęcy przodkowie, potrzebowali tylko pożywienia. Lecz świat skąpił im nawet tego Niedaleko rósł karłowaty lasek. Roślinność w ciężkich górach była czymś równie rzadkim jak zwierzyna. Trawy, mchy, krzewy i drzewa nie przypominały zresztą niczego, co można by zobaczyć w innych krainach Szereru. Wszystko to nauczyło się odżywiać samą tylko wodą, bo tej w ciężkich górach na pewno nie brakowało. Pokraczne sosenki oplatały korzeniami skały w miejscach, gdzie trudno było dojrzeć choć ślad gleby. Rybit zgodnie ze swą kocią naturą ani myślał dziwić się tym cudom. Z doskonałą obojętnością przyjmował świat takim, jakim go zastał, i ani w głowie mu było dociekanie po co i dlaczego. Obserwował lasek, bo sęp zataczając swoje kręgi czasem znikał za koronami drzew. Gdy stało się tak znowu, kocur sprężony i przygotowany wyprysnął z pomiędzy swoich skałek i pognał, jakby go ścigały wszystkie legie imperialne razem wzięte. Dotarł do Lasku i zaszył się w kępie rachitycznych krzewów nie krzewów. Tutaj sęp nie mógł go dojrzeć. Gdy koci rozum pojawił się w szererze, świat już od dawna urządzony był na ludzką modłę. Nowy rodzaj rozumnych bez żadnego trudu znalazł sobie miejsce, biorąc to, co mu się spodobało, odrzucając zaś z pogardą wszystko inne. Teraz czworonożny kosmaty rozumny z mozołem, trochę niezręcznie i niezgrabnie za pomocą pazurów i zębów, odpinał rzemienie, którymi przymocowany miał do grzbietu płaski worek z lnianego płótna. Przedmiot starannie wykonany przez człowieka dla kota i sprzedany za wymyślone przez człowieka pieniądze. W worku znajdowała się kolczuga, o której można było powiedzieć to samo. Wykonał ją zbrojmistrz specjalnie dla kociego wojownika. Metodycznie, bez pośpiechu, z kocią starannością, Arbit wpełzał do swojej zbroi. Przepchnął łeb przez dziurę na końcu i znalazł krótkie rękawy dla przednich łap. Dopasowana kolczuga prawie ściśle przylegała do grzbietu i boków, nieznacznie tylko zwisając pod brzuchem, pokrywała niemal całe ciało kocura, od karku aż do nasady ogona. Porzuciwszy niepotrzebny już worek, Erbit wyjrzał ze swoich krzaków i szukał ptaka, spoglądając między koronami karłowatych sosen. Gdy wielkimi susami pomknął na skraj lasku, zbroja raz i drugi zadzwoniła o kamienie, Głośno dla kota, niegłośno dla człowieka i bardzo cicho dla sępa. Rozdział trzeci. Do przełęczy Hogrok, przez którą wiódł szlak do krzywych skał, dotarli późnym wieczorem. Rozłożyli biwak na skraju lasku. W okolicy rosło sporo takich nędznych kęp. Żołnierze sprawnie sporządzili z patyków i wojskowych płaszczy trzy małe namioty. W każdym z niejakim trudem położyć się mogło dwóch ludzi. Armektańska Łuczniczka też potrafiła zbudować taki namiot, lecz miała tylko jeden płaszcz. Z nagłą przykrością pomyślała, że w tym kraju nic nigdy jej się nie udało. Powinna teraz pytać swoich oddanych na krótko pod komendę legionistów, z którego na miociku wyjdzie na wartę pierwszy żołnierz, żeby mogła zająć jego miejsce. Podsetniczko, rzekł podchodząc stary dziesiętnik. Małe i drobne sprawy wyzwalają czasem bardzo silne uczucia. Przełknęła ślinę i niemal z rozrzewnieniem wzięła do ręki wojskową pelerynę. Ten stary wojak niósł w swym żołnierskim worku zapasowy płaszcz dla niej, aż z Badoru targał zupełnie zbędny mu przedmiot, bo wiedział, że ona zapomni i będzie musiała spać, kobieta i oficer, z mężczyznami, legionistami, co w grąbelardzie nie było czymś zwyczajnym. — Dziękuję, Bark — powiedziała. Żołnierze ze słabo skrywaną ciekawością patrzyli, jak dowódczyni stawia swój namiot. Zrobiliby to za nią, na rozkaz. Ale była armektańską łuczniczką w gronie grąbelarskich kuszników. W garnizonie przekonali się już, że i ona i pozostałe dziewczyny znakomicie strzelają z łuków. Lecz teraz byli w górach i przyszła kolej na prace obozowe. Przygotowała sobie schronienie na noc równie sprawnie jak oni i zyskała mały kęs uznania. Bark wyznaczył kolejność wart. Potem rozpalono maleńkie ognisko z wilgotnego chrustu. Ci ludzie podpaliliby nawet wodę, gdyby nic innego do palenia nie było. Zdziwiła ją podobna niefrasobliwość, bo przecież słyszała o górach tyle złego. Ogień w starannie wybranym miejscu mógł być niewidoczny, ale zapach dymu rozchodził się z pewnością na mile, myślała o tym, dołączając do kręgu posilających się przy ognisku podkomendnych. Bark jak się zdawało potrafił czytać w myślach. Jeszcze niedawno palenie ognia na biwaku było nie do pomyślenia. Ale odkąd zrobiliśmy obławę zbuje siedzą cicho. Jeszcze przez miesiąc może dwa będzie tutaj spokój. Mimo wszystko ostrożność chyba nie zaszkodzi. Zaraz każę to zgasić, tylko powiedz pani. Nie. Jesteś bardzo doświadczony, na pewno jest tak jak mówisz. Trzeba słuchać rad starych żołnierzy, pochlebiła mu, podkreślając jego doświadczenie w obecności pozostałych legionistów. Odpiął miecz i położył przy nodze. Uśmiechnął się do młodziutkiej dowódczyni. Jak to jest, w Armekcie, wasza godność? Zapytał. Z kim walczycie? Żołnierze rozmawiali z twoimi legionistkami, ja też, ale Legionistki zmyślają, wiadomo, jak to żołnierze i żołnierki między sobą. Jaki jest tu was naprawdę? Skupieni przy ognisku kusznicy nadstawili uszu. Lekka służba, powiedziała, u was. Nie wiem, bo pierwszy raz posłano mnie w górę, ale chyba cięższa z tego, co widziałam i słyszałam. Nie mamy rozbójników. Mówi się o jeźdźcach równin. Jeźdźcy są jak wiatr, machnęła ręką i się zaśmiała. Dzisiaj tu, jutro tam. Po prostu jeżdżą. Byli na równinach zawsze i nikt nie chce, żeby ich nie było, bo to... nie wiedziała, jak wytłumaczyć. No, oni byli zawsze jak armekt. Ale rzadko robią coś naprawdę złego, no spalą dom albo kogoś zabiją. Polują w lasach, chociaż im nie wolno, dla mięsa i dla futer. Chłopi dają im jedzenie, trochę z dobrej woli, trochę z musu, ale jeźdźcy często pomogą, narąbią drew, postawią szopę albo drewutnie, bo nie chcą mieć wszędzie wrogów, tacy to rozbójnicy. Czasem nawet pomagają legionistom. — Jak to? — no bo najlepiej znają równiny, wszystkie strumienie i rzeki, wszystkie przeprawy i brody. Kiedyś jak z szubienicy w Sarso a uciekli prawdziwi bandyci jeźdźcy pokazali nam ich kryjówkę, bo nie chcieli, żeby uczynki tych ludzi poszły na ich rachunek. Bark pokręcił głową z niedowierzaniem, ale zaraz zmarszczył brwi. U nas też się zdarzało, powiedział słyszałem jak gadali że w grąbie do garnizonu ktoś przywlókł kiedyś pomyleńca co wyrżnął swoją rodzinę wszystkie dzieciaki nikt go nie mógł złapać aż przyprowadził go ktoś od Krakdoba tak mówili od tego króla gór no, a widzisz postawiony na ogniu maleńki kociołek zaczął wydawać bulgoczące odgłosy już wcześniej wsypano do wody trochę sproszkowanego mięsa i teraz każdy z żołnierzy mógł wypić dwa łyki gorącego wywaru. Napiła się i podsetniczka. Po co to? Zapytała trochę ubawiona. Ładnie pachnie i dobre, ale po co? Bark najpierw nie zrozumiał. A. Że tak mało? Domyślił się po chwili. Dzisiaj pani nie pada, ale jeszcze może zacząć. Tutaj zawsze wszystko jest mokre, każdy śpi w mokrym. Taki łyk to niby niewiele, ale jednak rozgrzewka, jak gorzałka, wcale nie idzie do głowy. Jeśli tylko można, to każdy chce się napić zupy, chociaż parę łyków. Skinęła głową. To co wy robicie w tym marmekcie, zagadnął, odstawiając opróżnione naczynie na bok. To samo co i wy, kiedy nie jesteście na patrolu w górach. Pilnujemy porządku w miastach i na traktach. My też pilnujemy traktu, wtrącił jeden z żołnierzy. Tak, ale w Armekcie mamy wiele dróg bardzo dobrych, wytłumaczyła. Takich, po których można jeździć nawet w największym deszczu, utwardzonych. Dużo dróg? Znaczy, jak utwardzonych? żołnierz nie uwierzył, bo w całym swoim życiu widział tylko jedną przyzwoitą górską ścieżkę łączącą miasta Grombelardu, ścieżkę nazywaną szumnie traktem. Zaśmiała się i wzruszyła ramionami, bo niewiele wiedziała o budowie dróg. Były zawsze i prawie wszędzie, bo wiodły do wszystkich wielkich miast Armektu. No, ale mamy jeszcze wojnę, prawdziwą wojnę, powiedziała. Na północnej granicy, tam, gdzie szerer styka się z alerem. Tam trzymamy stanicę. Wiecie, co to jest aler? Legioniści popatrzyli po sobie. Coś słyszeli. Kraj za Armektem, powiedział jeden, widać najbardziej rozgarnięty i bywały. Alem słyszał, że tak samo nazywa się coś takiego, jak nasza szerń, tylko wrogie. Była kiedyś wielka wojna szerni i aleru. Bardzo dobrze, pochwaliła. Na północnej granicy Szerer styka się z Alerem, a pasma Pasmaszerni ze wstęgami Aleru. Legia armektańska na północy bije się z tym wszystkim, co przychodzi z zagranicy. To nie są ludzie ani koty, tylko stwory. Nigdy ich nie widziałam, nie byłam tam przyznała. Nasz komendant był powiedział bark. — Tak, bo każdy oficer Legii, obojętne z jakiej prowincji, żeby dalej awansować od Setnika w górę, musi odbyć służbę na północnej granicy. — Nasz komendant tam był i widział tych... Yy, znaczy te stwory? — dopytywał się jeden z żołnierzy. — Co ty, głupi, nie wiedziałeś? — obruszył się inny. — Nie wiedział, że... niby skąd? Bo każdy wie. — A u was? — zapytała karenira. Jestem tutaj już długo, ale nie wytknęłam nosa z garnizonu, tylko strzelanie i strzelanie. Nadsetnik bardzo goni. Wszyscy uśmiechnęli się, bo każdy wiedział, że to prawda. Komendant Argen nikomu nie pozwalał na zbijanie bąków, nie pobłażał, był wymagający wobec swoich oficerów. Ci zaś chcąc, nie chcąc wobec swoich żołnierzy. I jeszcze nauka języka. Wiecie jaki trudny? Tego akurat nie wiedzieli. Rozpowszechniony w całym cesarstwie kinen, uproszczony armek tański, którego jako tako musiał się nauczyć każdy żołnierz, to dopiero był trudny język. Wyśmiałaby ich, gdyby to powiedzieli. Szkielet. Może dwieście, może trzysta podstawowych słów. Słyszałam o obławie. Ciągle o niej słyszę. Że obława, że. Nie bardzo chciała się przyznać, iż wstyd jej było wypytywać o to innych podsetników, którzy zresztą patrzyli na nią jak na intruzę. Armektankę, zadzierającą nosa, szkolącą ich żołnierzy w sztuce, której oni sami nauczyć nie potrafili. Była obława, rzekł Bark. Poprzedni komendant legii grombelarskiej, całej legii, ten z grombu, ten co był bardzo krótko, chciał się wykazać, tak mówią. Przyszedł i zarządził obławę Wszyscy byli przeciwni Wszyscy komendanci garnizonów, nasz też No bo jeżeli na trakcie i w miastach spokój Albo prawie spokój, to czego szukać po górach Zbóje tłuką się między sobą, to i dobrze Ale były takie racje, że spokój jest tylko dlatego Że zbóje zapuszczają się na niziny A w górach wszyscy się okupują krakdobowi Kupcy wiozący towara, w miastach kramarze, nawet byle szewc albo krawiec. Może to i prawda. Jak było, tak było, ale poszła w góry obława. Myśmy też poszli. Skinął głową do swoich żołnierzy, a trzech odpowiedziało mu tym samym. Co żołnierza było w górach, pani, to aż dziw. Ale nie szło od samego początku przyznał. Niby tajemnica była o tej obławie, ale wszyscy w garnizonie wiedzieli. A dob, to chyba nawet wiedział wcześniej niż my wszyscy. Tam, gdzie szliśmy, to albo nikogo nie było, albo czekali przygotowani w takiej sile, żeśmy zmykali na łeb, na szyję. Taka prawda. A najbardziej brakowało łuczników, powiedział i widać było, że nie po to, by zrobić jej przyjemność. Ja, pani, nie umiem strzelać z łuku, ale wiem, co to za broń. Wiedziałem nawet, zanim przyszłaś do Badoru. Kusza. O, poklepał dłonią, masywny samostrzał położony w zasięgu ręki. To pani machina niechybna i bije tak mocno, że żaden łuk nie wyrówna. Zwykle w górach pani łatwiej dojrzeć kogoś, niż go złapać, no bo jak idzie taki krętym szlakiem jeszcze po trudnym stoku, to ile czasu musiałby czekać, żeby do niego dojść? Ale kusza pani, ciężka kusza, jak się dobrze przyłożysz, to na pięćset kroków trafisz smroda w sam krzyż i na nic wtedy kolczuga. Ale to nie może być tak jak my wtedy bitwy, zasadzki, ucieczki, a pościgi. Przerwał na chwilę i wypił łyk wody z Bukłaka. Myśmy raz obsadzili taki wąwóz niedaleko Edgorbu, wskazał gdzieś na wschód. Wyszli nam pod nosy jak po sznurku pani, a my żeśmy tak strasznie pokpili. Czy to był jakiś kamień, co uciekł któremuś spod nóg, czy ktoś nie wytrzymał i za wcześnie posłał im bełt? Nikt już nie wie, ale zbóje zawrócili i zaczęli zmykać. Posłaliśmy im wszystko, cośmy mieli, ale potem pani... Gdyby weszli głębiej do wąwozu, byłoby więcej czasu. Mocnej kuszy nie napniesz tak, jak łuku, bo to trzeba lewara albo korby. Nawet te lekkie, nic nie warte, hakowe ze strzemieniem, trzeba czasu. Twoje łuczniczki, pani, wszystkich by ich wytłukły co do ostatniego, a my żeśmy kręcili korbami naszych kurz. Potrząsnął głową. I wyszło podczas całej tej obławy, że kusza rzecz najlepsza w górach, kończył, ale trochę łuczników też by się przydało. Żeby osłonili kuszników, kiedy ci napinają cięciwy i kładą bełty, albo nie dali żyć zbójom, którzy uciekają. Niewiele was nauczyłam, powiedziała. Ci nowi z tego klina, co złożyli go z nowego naboru, to już całkiem dobrze strzelają. Zaoponował dziesiętnik. A ja pani będę już umiał poprowadzić dziesiątkę, gdzie jedna trójka będzie łuczników. Wiem, co takim potrzebne i jak ich postawić. To się przyda. Może. Nie chciała mówić, że w armekcie klin łuczników strzelających, jak ci nowi z nowego naboru, ubrano by w kirysy i przesunięto do formacji toporników. Lepsze to niż nic. Oni się douczą. Potrafią już tyle, żeby dalej ćwiczyć, nawet bez ciebie, pani. To akurat było zgodne z prawdą. Wytrwałe ćwiczenia rzeczywiście mogły przemienić tych żółtodziobów w zupełnie niezłych strzelców. Lecz wątpiłaby ktoś w badorze poważnie myślał o dalszym szkoleniu. Ognisko zgasło. Rozmawiali dalej w ciemnościach. Wprawdzie nie tak głębokich, jak zwykle w Grombelardzie, bo dzień był bardzo pogodny. Dlaczego no łuczniczki? Zapytał Bark. Nie bierz tego do siebie, pani. Ja wiem, że w armekcie dziewczyny idą do legii. U nas też czasami, ale rzadko i najczęściej do służby miejskiej. Czasem tylko trafi się jakaś. Ale u was łuczniczek pełno. I najlepsze. Mówi się, że łuczniczki lepsze od łuczników. Legioniści patrzyli pytająco. Nie tak wiele ich, jak tu myślicie. Ale są, bo w armekcie patrzymy tylko na to, czy żołnierz się nadaje wyjaśniła. U nas w każdej wiosce dzieciak uczy się strzelać z łuku, tak było zawsze. Każdy może się zgłosić, gdy legia ogłasza pobór. Ale co może pokazać dziewczyna? Siłę? Silniejsza będzie od chłopaków? Będzie machać toporem? Wytrzymalsza? Nikt nie strąci jej włócznią z konia, jeśli pójdzie do jazdy? Ja naprawdę rzadko która. I przyjmują do wojska tylko takie, które chociaż słabsze jednak się nadają. To znaczy strzelają z łuku tak jak nikt? Że już nawet mogą być słabe, bo za takie strzelanie je przyjmą. To znaczy, że strzelają z łuku tak jak nikt, powtórzyła jak echo. Mogą nawet być słabe, a i tak je przyjmą. I ciebie tak pani przyjęli? Zaśmiała się. Jeżdżę konno. Mój ojciec kochał konie, jeździłam konno jak nikt. Od razu zostałam kurierką dowódcy garnizonu. Do łuczniczek przeszłam później, gdy już awansowałam, ale nigdy nie byłam najlepsza. Ale. Przecież bardzo dobrze strzelasz z łuku, pani. Ach, popisać się? Zapytała. Sięgnęła po Łuk, nałożyła strzałę i nie wstając wypuściła w mrok. Stuknął grot. Drugie drzewko to ze złamaną gałęzią, powiedziała. Jest bliziutko. Żołnierze spojrzeli po sobie. Drzewka wcale nie było widać. Jeden wstał pośpiesznie i zaraz wrócił z nietęgą miną niosąc w ręku strzałę. Tak pani, powiedział, pod samą gałęzią musiałże macać, żeby znaleźć. Wcale nie strzelam wyjątkowo dobrze, bo niektóre z moich dziewczyn są lepsze, a to drzewko stoi blisko, powiedziała. Ale mam oczy, których bym na żadne nie zamieniła. Widzę w nocy jak kot, jestem nocną łuczniczką. Znowu się zaśmiała. Jak się zrobi widno, rzekł rozochocony dziesiętnik, to ja też się popiszę przed tobą wasza godność. Ja mam stare oczy i w ciemności mało co widzę. Ale w dzień wybierzemy najdalsze drzewko. Najdalsze, jakie tylko będzie widać, i zobaczymy, czy trafię. Rozdział czwarty. Ocknęła się natychmiast, gdy tylko poczuła na ramieniu rękę wartownika. Już wstaję, powiedziała ochrypłym od snu głosem, odkaszlnęła. Budź dziesiętnika. Już nie śpi, pani, wypełzła ze swojego namiotu. W nocy spadł niezbyt obfity, ale jednak przykry deszcz i ziemia była bardzo wilgotna. Znowu pomyślała o wojskowym płaszczu barga, dzięki któremu zbudowała sobie dach nad głową. Żołnierze zwijali biwak, nie mieli dużo pracy. Odłożywszy na później złożenie swego namiotu, ruszyła w stronę pobliskich krzewów. Podsetniczko, zatrzymała się. Zaraz wracam, powiedziała uśmiechnąwszy się do barga. Dogonił ją na skraju zagajnika pójdę przodem wasza godność nie ja idę tylko zaraz wrócę wasza godność jesteś oficerem i dowodzisz nie możesz zostawić swoich ludzi i odejść nie mówiąc słowa gdy między drzewa idzie zwykły żołnierz to najwyżej utną mu ptaka ale gdy idzie dowódca to ktoś najpierw musi zbadać to miejsce dziesiętniku powiedziała od wczoraj opowiadasz mi, że w górach panuje spokój. Pozwalam rozpalić ognisko. Teraz słyszę, że między drzewami ktoś może uciąć mi ptaka. Wracaj do żołnierzy. Tylko sprawdzę. Wracaj do żołnierzy, rozkazała. Zrozumiał, że dziewczyna postanowiła mu pokazać, kto rządzi. Spór rozstrzygnął ktoś inny. Wydarzenia nastąpiły po sobie tak szybko, że pojęła co się dzieje dopiero wtedy, gdy już leżała na ziemi Bark wyciągnął miecz i rzucił się ku czemuś, co było szybkie i ruchliwe jak płomień O ile istniał bury płomień okryty stalowo-szarą zbroją Odskoczywszy na bok, wielki kocur błyskawicznie wdrapał się na drzewo, z którego wcześniej skoczył, prychnął i powiedział niskim, mrukliwym głosem, w którym jednak wyraźnie pobrzmiewało uznanie. Schowaj miecz, gruby legionisto. Skąd w dużym ciele taka szybkość? Słusznie dziwię się waszej ochocie do żartów, bo swój własny mógłbym dziś przypłacić życiem. Chciałem dać nauczkę kobiecie nie jesteśmy wrogami. Z miejsca biwaku nadbiegali żołnierze bark zatrzymał ich gestem czujny z nastawionym mieczem wiedział lepiej niż ktokolwiek inny że kot chwalił go mocno na wyrost szybki czy powolny dziesiętnik nie był w stanie sprostać ruchliwości przeciwnika mógł go może odpędzić ale nie dosięgnąć schowaj miecz legionisto powtórzył gadba to na pewno jedyny dzień w twoim życiu, kiedy basergor kobal przyszedł do ciebie nie po to, żeby zabić. Chcę rozmawiać, nawet więcej, chcę wam oddać przysługę. Armektanka przestraszona i oszołomiona pozbierała się z ziemi. Z niedowierzaniem patrzyła na ogromne kocisko, pod którym skrzypiała gałąź, widziała już koty gadba, ale cztery takie jak ten tutaj mogły ważyć więcej niż ona. Baser Kobal, powtórzył legionista, gdyby jakikolwiek nieznany mi człowiek posłużył się tak sławnym imieniem, człowieka byś wyśmiał, rzekł rbit siedzący na swej krzywej gałęzi. Lecz, tu przecież nie zarzucisz kłamstwa. Jestem tym, za kogo się podaję i nie prośbym powtórzył raz jeszcze. Bark schował miecz. Nie wiem, panie, o czym chcesz rozmawiać, rzekł do kota. Ale oczywiście wysłuchamy cię. Skieruj swoje słowa do mojej dowódczyni. Kocie gesty nigdy nie są tak wymowne jak ludzkie, lecz wszyscy, od podsetniczki aż do ostatniego żołnierza, bez trudu zrozumieli, co oznaczają stulone uszy i niecierpliwy ruch ogona. Mam rozmawiać z tobą, Armektanko? Ale sprawa jest bardzo poważna. Dziewczyna poczerwieniała. Najpierw musiała gramolić się z ziemi, po tym jak olbrzymi kocur skoczył jej na plecy. Potem patrzyła na swojego dziesiętnika, który tytułował obcego kota panem, a gotów był chyba mianować godnością. Teraz w obecności żołnierzy ten kot ostentacyjnie okazywał jej lekceważenie, albo zgoła politowanie. — Obojętne mi, co mówi mój dziesiętnik — powiedziała z wysiłkiem. — Będziesz rozmawiał ze mną, kocie, albo z nikim. — Każdy ma swoje miejsce, a miejsce uczniczki w armektańskiej tunice nie jest w ciężkich górach. Jesteś tu gościem, podsetniczko. Mam rozmawiać o odwiecznych prawach rządzących tym krajem z kimś, kto wczoraj przyszedł, a jutro odejdzie? — Kimkolwiek był ten gadba, jego sposób wysławiania się dowodził obycia. Na gałęzi pokracznego drzewka obojętne jak dziwaczne to było siedział nie jakiś koci złodziejaszek albo goniec zarabiający w ludzkiej służbie lada grosz. Przypomniała sobie dziwne imię i zmarszczyła brwi, bo coś przecież kiedyś słyszała. Prawie nie zdarzało się, by mówiąc o Krakdobie, królu gór, ktoś nie rzucił imienia, Kobal baser kobal. Nie wiedziała nawet, co to znaczy. Nie możesz wiedzieć, kocie, czy jestem tu od wczoraj i czy jutro rzeczywiście odejdę. Mogę i wiem, podsetniczko, albowiem gdyby na stałe przeniesiono cię do legii grombelarskiej, miałabyś na sobie zieloną tunikę, tak jak ci żołnierze. Lecz nosisz niebieską, wziąwszy pod uwagę, że w Badorze uparli się szkolić łuczników, Mogę łatwo zgadnąć z kim mówię. Dowódczyni oddziału armektańskich łuczniczek. Dziesięć kobiet, o ile pamiętam, zatkało ją. Z wysiłkiem przełknęła ślinę. Ten gadba wiedział najdokładniej, co działo się w badorskim garnizonie. Legia grąbelarska chciała walczyć z rozbójnikami, których wodzowie znali nawet szczegóły wojskowych szkoleń. Zresztą to nieważne i nudne, rzekł Kot. Nie wiem, czego szukacie w górach, ale idziecie szlakiem, który jest zamknięty. O półtorej mili stąd siedzi całe stado skrzydłaków. Nie widziały was, bo przyszliście wieczorem. Chciałem dostać jednego, ale znalazłem aż kilkanaście i zrezygnowałem z polowania. Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Wybawił ją bark. Pozwól mi, pani. Mów. Poleciła ze starannie skrywaną ulgą, sama zaś zwróciła się do żołnierzy. Kończyć zwijanie biwaku. Ociągając się, spełnili polecenie. Niepotrzebnie wydała ten rozkaz, ale już wydała i udowodniła coś przeciwnego, niż pragnęła udowodnić. Wyszło na jaw, jak niechętnie słuchają. Legioniści ledwie żywi z przejęcia chłonęli każde słowo rozmowy. Na własne oczy widzieli żywą legendę, najsłynniejszego kocura w Grombelardzie, lecz kazano im zwijać zwinięty już obóz i niestety musieli posłuchać. Rbit siedział na gałęzi, spoglądając w dół. Podobnie patrzył na nią jej dowódca, nadsetnik Argen, z troską i powątpiewaniem. Miała ochotę wrzasnąć. Wiemy, że sępy znajdują się w tych stronach, lecz nie wiedzieliśmy, że właśnie na szlaku. Czy na samym szlaku? Pytał Bark. Tak, na samym szlaku. Nie powiem ci, legionisto, dlaczego wybrały to miejsce, bo nikt nie wie, co powoduje skrzydłakami. Niewiele mnie to zresztą obchodzi, rzekł kot i była to prawda. Dlaczego ostrzegasz nas, panie? Bo to są skrzydłaki. Niczego szczególnego nie odczuwam, kiedy widzę ludzi, lecz gdy widzę skrzydłaka zawsze coś odczuwam i zawsze chcę coś zrobić. Żaden ścierwojat nie będzie miał pożytku z czegokolwiek ani kogokolwiek, jeśli mogę temu zapobiec. Koniec pytań dlaczego. Oznajmił, przeciągając się, aż zadzwoniła zbroja. Prowadź dalej tych żołnierzy armektanko z powrotem prosto do Badoru. Zeskoczył z gałęzi i nie powiedziawszy ani słowa więcej, leniwie polazł w głąb zagajnika. Dziękuję, panie, żeś nas ostrzegł! zawołał Bark. Usłyszeli coś w rodzaju prychnięcia, a potem odległe: drobnostka. Co powiedziałeś? zapytała z niedowierzaniem. Powiedziałem, że nie ma innego szlaku, pani. Musielibyśmy okrążyć pół łańcucha. Przyzwyczajona do szerokich równin, gdzie istniały zawsze setki jakichś szlaków, obojętne utwardzonych traktów czy szlaków wiodących przez bezdroża, z trudem pojmowała, że naprawdę mogło nie być innej drogi że na przeszkodzie stały nie jakieś wysokie trawy spowalniające marsz koni albo las uciążliwy do przebycia, lecz góry, kamienne ściany, niedostępne dla nikogo od wieków i powiek wieków, rozpadliny, których dna nie sięgał wzrok, zbocza tak strome, że nie do pokonania. Ale musimy iść. Najwyżej powietrzem, pani, rzekł chyba trochę zniecierpliwiony. A i tam coś może nas spotkać. Może więc lepiej pod ziemią. Dostałam rozkaz od komendanta. Muszę go wykonać. To jest bardzo ważne zadanie. Jeśli nawet zależą od niego losy grąbelardu, to nie wykonamy go pani. Ale dlaczego? Sępy? Sępy, pani. Całe stado. Może to nieprawda, westchnął. Powiedział nam o tym kot. Słabo znała koty, ale wiedziała to, co wszyscy, że nie kłamią nigdy, bo po prostu tego nie potrafią. Nawet surowe imperialne sądy uznawały kocie świadectwo za dowód. Człowiek mógł być świadkiem niewiarygodnym. Kot przynosił z sobą dowód własne słowa i tak to traktowano. Co mogą nam zrobić sępy? Nie przepuszczą nas. W jaki sposób? Cierpliwie opowiedział jej o władzy sępich oczu nad wolą każdego człowieka. Chyba w to nie wierzysz? Zapytała z największym zdumieniem. W co miałbym nie wierzyć, pani? W co, co mi powiedziałeś? To przecież bajka, nic więcej. Zniżył głos, by nie usłyszeli żołnierze. Posłuchaj, pani jestem ci winien posłuch i wypełnię każdy rozkaz ale rację miał kocur jesteś tutaj gościem jesteś armektanką nic nie wiesz o ciężkich górach więc posłuchaj co mówi stary żołnierz powiedziałaś wczoraj że trzeba takich słuchać wracamy wypełnisz każdy rozkaz powtórzyła ale nie taki nie zawrócę to już prędzej pójdę dalej sama Żartujesz sobie pani nie żartuję nadsetnik komendant obdarzył mnie zaufaniem komendant gdyby tu był natychmiast kazałby ci wracać wasza godność pójdę dalej zacięła się możecie mi towarzyszyć albo nie czy każdy grombelarski włóczęga na czterech łapach może zmusić cię do złamania rozkazu — Ten grąbelarski włóczęga pani — rzekł bark, już wyraźnie rozeźlony — to najbardziej znany kocur szereru, mający przed imieniem trzy monogramy imion wielkich przodków, których wywyższył sam cesarz. Powiadają, że jego ród wygrał wojnę z całym wiecznym cesarstwem, bo dowodził kocim powstaniem. A tutaj tego włóczęgę, jak mówisz, nazywają księciem ciężkich gór i jest to odwieczne miano drugiego po Krakdobie. Zawrócił, gdy ujrzał stado sępów, chociaż nie musi bać się ich oczu, bo koty nie czują tego co ludzie. Lecz ty, pani, pójdziesz dalej? Zrobisz to, przed czym cofnął się bez ujmy sam Basergor Kobal? Pójdę dalej, rzekła głucha na wszelkie tłumaczenia. Nie pozwolę na to wasza godność. W jaki sposób? Nie wiem, więc zatrzymaj mnie, powiedziała sięgając po swoją sakwę z prowiantem i różnymi drobiazgami. Zwiążę cię, pani, i zabiorę do Badoru. Komendant ukaże mnie najpierw za bunt, a potem nagrodzi za roztropność. Wyjęła łuk i nałożyła strzałę na cięciwe. Spróbuj, dziesiętniku. Nie, co mówię, nie próbuj, ostrzegła tak groźnie, że nie odważył się sprzeciwić. Możesz sobie myśleć, co chcesz, bohaterze. Jeśli spróbujesz dotknąć mnie choćby palcem, zastrzelę, jak wściekłego szakala. Z napiętym łukiem cofnęła się o kilka kroków. "Hej!" zawołała. "Kto idzie ze mną?" Legioniści od dłuższego czasu gotowi do drogi powrotnej, z ciekawością śledzili rozmowę dowódców próbujących odgadnąć przyczynę zwłoki. Teraz zobaczyła ich zdumienie i zaskoczenie. "Kto ze mną?" powtórzyła. "Nikt nie idzie," zawołał Bark, dodatkowo powstrzymując żołnierzy gestem. Dalej pani, strzel do mnie. Jeśli nawet podsetniczka mnie zastrzeli, znów zawołał do legionistów. Niech nikt nie waży się z nią iść. Dobrze, idę sama, powiedziała niegłośno, nie opuszczając jednak łuku. Wracajcie do badoru, poprowadź ich dziesiętniku. Zrobiła tyłem jeszcze kilka kroków wciąż ze strzałą przyłożoną do cięciwy. A potem odwróciła się i pobiegła przed siebie. Rozdział piąty. Rbit wierzył swoim zmysłom. Bo skocim słuchem, wzrokiem i wrażliwością na dotyk prawie nic nie mogło się równać. Lecz był właśnie kotem. Nieudanym dziełem szerni i zyskawszy rozum, nie postradał tego, co mieli zwierzęcy przodkowie. Instynktu. To, co mówił mu instynkt, było równie ważne, jak to, co widział i słyszał. Zatrzymał się, bo był obserwowany i nie z góry. Nie śledziły go sępie oczy. Odskoczywszy w szczelinę między kamieniami, nasłuchiwał. Rozpoznał człowieka, bo odgłos ludzkich kroków nie przypominał niczego innego. Nie kryjąc się, zmierzał ku niemu człowiek, szedł po stoku. I w dół stoku, o czym świadczyły zarówno usypujące się kamyki, jak i długość kroków. Posłyszawszy oddech rbit, rozpoznał niemłodego mężczyznę. I usłyszał jeszcze, że idący poklepał się rękami po głowie. Plaskanie dłoni o owłosioną czaszkę. Ktokolwiek szedł ku niemu, wiedział, jak koty myślą i poznają świat. To klaskanie było dowodem, że idący nie trzyma w ręku, ani nawet pod pachą, kuszy, ani żadnej innej broni. Chyba, że miał cztery ręce. Erbit wyszedł ze swojej kryjówki i patrzył wyczekująco. Stary, lecz rzeźki człowiek zmierzał prosto ku niemu. Nic nie mówiąc wykonał oszczędny gest jakby chwytał coś tuż przed sobą. Koci gest. Pozdrowienie nocy. Subskrybuj kanał wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.